Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Ja, Jezus Chrystus, w telewizji. Niczym złodziej filmowany ukrytą kamerą. Już tak nisko upadł dziennikarz. Film stanowi ciąg bezlogicznych wypowiedzi dziennikarza. Próbuje się mnie, część Pana Stworzyciela, pokazać w fałszywym obrazie. Lecz światło jasno ukazuje, jak dominikanie, czytaj księża, pseudolekarze, czytaj psycholodzy, psychiatrzy, czy inni uczestniczy całego zdarzenia, mdłe mają pojęcie o sobie samych, a o mnie, Jezusie Chrystusie, najmniejszego pojęcia. Chory świat łudy, fałszywy obraz w telewizji. Dziennikarz miał problem z gardłem, gdyż kłamliwy zamiar ją do mnie skierował. Brak pokory z kolan jej pochodził. Układ trawienny bez funkcjonowania prawidłowego, gdyż swoje go życia bez trawienia, a nadmierne myślenie to dysfunkcja jej mózgu, uciskiem się przejawił. Osoba została oceniona zdrowotnie i oczyszczona, a brud ukazał się na moich rękach i symbolicznie został zmyty, jak cały ten materiał nagrany i bez kompletny poskładany. Skutek zwrotny na dziennikarzu się przejawi, a i stacja telewizyjna jako narzędzie ciemności otrzyma skutek zwrotny. Albo pokazuje się całość nagrania i wynikający z tego sens, albo przekazuje się częściową wypowiedź ukrytą kamerą. W mojej wypowiedzi niosę pomoc potrzebującym. Uzdrawiam chorych, ich ziemskie ciała zdrowieją, duchowo ożywają i brak takiego, który by był bez uzdrowienia. Wzmacniam słabych w wierze i podnoszę na duchu. Otrzymujecie siłę na przepracowanie swoich win, gdy pojmiecie, dlaczego chorujecie, gdyż podaję przyczynę waszej dolegliwości, czego medyk, tak zwany lekarz, bez postrapienia jest i możecie się uwolnić od win, które wam ciążyły na życiu. Dziennikarz przyszedł do mnie z ciemnym znakiem. Miała zły zamiar, lecz program stał się głośną reklamą moją Jezusa Chrystusa na ziemi, uzdrowiciela ze światła. Uzdrawiam energią i leczę ludzkie duchy jakże skutecznie.